Dzień dobry Państwu. Cieszymy się, że wybrali Państwo naszą transmisję. Obsługa stadionu zrobiła wszystko, żeby murawa była tutaj idealnie przygotowana do tego meczu. To spotkanie komentować będą dla Państwa Dariusz Szwakowski i Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym sezonie spotkanie w rozgrywkach Division Rivals. Zespół Krakens zmierzy się z zespołem Beast. Chętnie. Taka okazja, czy się uda? Brawa, brawa za tę obronę. Znakomicie to zrobił. Widziałem już piłkę w siatce. Będziemy mieli teraz... Ale znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Bruno Fernandes. Wymiana podań między dwójką graczy. Jesse Lingard. Ederson broni w nieprawdopodobnej sytuacji. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Nketiah. Jesse Lingard. Dobry pressing, odebrał piłkę. Bruno Fernandes. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Umieszczał piłkę w siatce już 199 razy. Czy dzisiaj będzie 200 trafienie? W zasadzie czemu nie? To świetny snajper, więc nie sądzę, żeby miał problem z wykorzystaniem nadarzających się okazji. Udany pressing, mają piłkę. Świetnie teraz na wolne pole. To musi być gol! Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. Dobrze mogło się to rozpocząć dla drużyny atakującej. Tymczasem powstrzymał ją jeden człowiek, ten w bramce. Paul Pogba. Bruno Fernandes. Gracze Krakens naciskają rywali. To był ważny odbiór. Jest Lingard. Mamy zatem pierwsze trafienie w meczu i nie ma wątpliwości, że na tę bramkę zasłużyli. Ta bramka wisiała w powietrzu, konsekwentnie budowali swoją przewagę. 1-0, przewaga nie jest bezpieczna. Leandro Paredes zablokował dośrodkowanie. Dośrodkowanie z rożnego. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. Marquinhos. Świetnie mija teraz obrońcę. Piłka idealnie za plecy obrońców. Gol! Mamy teraz remis. Star meczu wyrównany. No i wracamy właściwie do początku. 1-1. Obrońca na posterunku. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Jesse Lingard. Przy piłce Bruno Fernandes. Bardzo ważny teraz przechwyt w obronie. Mogło być szalenie groźnie. Paredes. Nieporozumienie i strata piłki. Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ederson, ależ interwencja! Coś niesamowitego, jak on to zrobił? Udane piąstkowanie i co ważne, bez ryzyka. Bernard. Gwizdek spalony. Marquinhos. Ależ przechwyt, pięknie.
Bruno Fernandes. Jesse Lingard. Robert Lewandowski. Piłkarze Bist konstruują akcję ofensywną. No tak, strzelając kolejny. No, pomyśl może o zmianie zawodu. Co tu kryć? Statystyki są rozczarowujące. Oni tu powinni dominować, a tymczasem oddają mało strzałów i nie stwarzają zagrożenia. Nic dziwnego, że mamy tylko remis. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Robert Lewandowski. No ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Robert Lewandowski. Nathan Ake. Piłkę ma teraz Jorginho. Jorginho. Nketiah. Jorginho z piłką. Piłkarze Krakens atakują przeciwników. Jest naciskany, ale ma do kogo zagrać. Stracili teraz piłkę. Tracą teraz piłkę. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Do przerwy jeden. Przed nami druga połowa tego meczu. Drybluje w stronę bramki. Teraz szansa na prowadzenie. Ederson wybija, nadal groźnie. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Z tej pozycji może uderzyć. Uff, co za interwencja. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Słynie z dokładnych podań. Będzie sam na sam z bramkarzem. To musi być gol. Dobrze się zachował bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Podanie wychodzi za linię boczną. Będzie wznowienie z autu. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Bardzo dobra, solidna gra w pierwszej połowie w jego wykonaniu. No, świetna robota. Dzięki jego bramce wyrównali i udało im się... To musi być gol! Jest gol! Który daje ich prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wynik 2-1 jeszcze o niczym nie przesądza. No, dobre podanie, może coś z tego będzie. Gol!
do kolekcji, mają już dwie bramki przewagi.